Także drodzy Państwo, witamy bardzo serdecznie, dziękujemy za przyjście. Jakiś czas temu rozpoczęliśmy u nas w klubach seniora taki cykl spotkania pod tytułem Ludzie z pasją. Dziś właśnie w ramach tego cyklu naszym gościem jest pani Anna Steckiewicz. Pani Ania jest na co dzień komendantem chówca ZHP Pińczów Związku Harcerstwa Polskiego w Pińczowie oraz nauczycielem tutaj w Szkole Rolniczej w Chrobrzu. No i pani Anna niewątpliwie jest takim człowiekiem z pasją, gdyż od pewnego czasu pokonuje szlak Camino. Camino znaczy z hiszpańskiego droga, czyli droga do Santiago de Compostela, a dokładnie do miejscowości Santiago, gdzie mieści się słynna katedra, w której najprawdopodobniej spoczywają szczątki świętego Jakuba, czyli jednego z 12 apostołów. Pani Anna właśnie zmierza w tym kierunku, no ale to już więcej na ten temat opowie nam osobiście. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim spotkaniu. Chciałabym się z Wami podzielić moimi wspomnieniami, moimi wrażeniami z tej drogi. Na pewno już pierwsze pytanie, które się nasuwa, to dlaczego? Dlaczego ja idę? I skąd ta myśl właśnie, żeby iść właśnie tą drogą świętego Jakuba. Zaczęło się to od tego, że znalazłam na stronie internetowej naszej, Chrobrzu Info, informację, że przez gminę Złota przechodzi droga świętego Jakuba. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałam nic o tej drodze. Symbolem, który informuje, że jest to droga świętego Jakuba, jest to muszla. I te muszle są na trasie tutaj właśnie gminy Złota rozmieszczone na takich betonowych słupach. I ja się zainteresowałam tym. Zaczęłam szukać w internecie, przeczytałam, co to jest za droga, dlaczego właśnie do grobu świętego Jakuba i jak to się zaczęło. No i później przeczytałam też właśnie, że trzeba ją zacząć z progu własnego domu. Że wychodzimy z progu własnego domu i podążamy szlakiem. Szlakiem, który wskazują te muszle. Szczęśliwym trafem znalazłam w internecie informację, że grupa z Krakowa, z Uniwersytetu Pedagogicznego pod kierunkiem pana doktora Franciszka Mroza przemierza Polskę, wytyczając Małopolską Drogę Świętego Jakuba. To właśnie pan Franciszek jest inicjatorem powstania Małopolskiej Drogi Świętego Jakuba, bo tych dróg w Polsce mamy już kilkadziesiąt, nawet kilkaset. I był tam numer telefoniczny, więc zadzwoniłam do niego. Pan powiedział, że wychodzą z Sandomierza, idą właśnie tą drogą przez Koprzywnicę, następnie Szczaworyż. A ja byłam ochrzczona w Szczaworyżu, więc powiedziałam, że no niesamowity traf, że idą przez Szczaworyż, czyli właściwie próg mojego domu, tak? No bo ja byłam w tym kościele w Szczaworyżu ochrzczona. No to mówię, to nie mogę takiej sytuacji, takiej szansy zmarnować. I z moim 10-letnim synem wtedy udaliśmy się właśnie do Szczaworyża. Tam przyjechała ta grupa krakowska. Bardzo pięknie nas przyjął ksiądz proboszcz w kościele. Powiedział też parę słów o parafii, która wtedy przygotowywała się tam do okrągłej rocznicy, do jubileuszu. Poczęstował nas, także no, przemiłe spotkanie i mówię, i ludzie byli tak fantastyczni, nikt się nie pytał, po co tu jestem, dlaczego, a czy po prostu zostałam właściwie przyjęta do tej kamienowej rodziny, jakbyśmy się znali od zawsze. No i zaczęliśmy wędrować. Pierwsze odcinki to właściwie to było tak traktowałam to jako spacer, jako zastanowienie się, czy dam radę? No i rzeczywiście, jak na nasze polskie upały, warunki, upał wtedy był nawet dosyć duży.
kiedy doszliśmy do Wiślicy, to był taki pierwszy etap ze Szczaworyża do Wiślicy, około 17 kilometrów, no to już można było odczuć to w nogach. No, mój syn 10-letni jednak już po prostu nie dał rady, mąż po niego przyjechał, a ja jeszcze miałam do przejścia z Wiślicy do Probołowic. Przez Pełczyska do Probołowic, tą trasę. No już może dlatego, że już nie musiałam się martwić o dziecko, no to też mi się szło raźniej. W drodze rozmawiałam z ludźmi, to były takie pierwsze rozmowy i właśnie po co idziesz? Dużo z tych osób, które przemierzały tą drogę, którą szły, oni już szli od Sandomierza, mówiło, że idzie w celach turystycznych. Idzie zwiedzać, bo są piękne kościoły, przepiękne historie tych kościołów. I ja też tak szłam. I rzeczywiście interesuję się historią naszego regionu, architekturą, sztuką. I to też spowodowało, że zainteresowałam się tą drogą, bo po drodze mijaliśmy naprawdę przepiękne kościoły. Nasza Wiślica, znacie ją i wiecie. Ale na przykład, kiedy dotarłam do kościoła w Probołowicach, w którym nigdy nie byłam, i zobaczyłam ten drewniany kościółek, gdzie były pokryte ściany polichromią, są pokryte polichromią. Mówił ksiądz proboszcz, który nas przywitał, powiedział, że jest to Biblia dla ubogich. Że ludzie, którzy nie potrafili czytać i pisać, kiedy przychodzili do kościoła, to sceny biblijne i Pismo Święte odczytywali ze ścian. I dlatego na ścianach są postacie biblijne, są przedstawione czy narodziny Pana Jezusa, czy chrzest. I to wszystko umieszczano albo właśnie na ścianach, albo czy to były w postaci, jak to były kamienne kościoły, to w postaci płaskorzeźb, czy też właśnie tej polichromii. Kościół w Probołowicach miał to szczęście, że jest na uboczu. I nie zmienił się, nie był przebudowywany. On tak trwa od momentu ufundowania przez tutaj ród szlachecki, który na tym terenie zamieszkiwał, aż do czasów obecnych praktycznie niezmieniony. Duży remont był w Probołowicach. Ale nic nie zostało dobudowane i nic nie zostały, i nie zostały przykryte ściany tynkiem czy zmienione malowidła. Także wszystko jest tak. W takim samym sensie. Później był taki moment, że nie Grupa Krakowska szła w innych dniach, kiedy mnie po prostu nie pasowało i troszeczkę mi wybiegli do przodu. I ja po kilku miesiącach postanowiłam, że idę dalej. I wtedy już był ten moment jeszcze tego zainteresowania historią, bo już prześledziłam sobie w internecie, jak ta droga przebiega do Santiago. Zobaczyłam ten ogrom kilometrów. Bardzo dużo. I wtedy, ale wtedy już właśnie tak podjęłam taką decyzję, że idę, dokąd dam radę. Dokąd dam radę, to dojdę. I zaczęłam sobie prowadzić takie dzienniczki, gdzie zapisywałam, zbierałam też pieczątki, ale też zapisywałam wszystkie kilometry, które pokonałam. I później właśnie tą trasę z Probołowic do Pałecznicy, wyszło mi 20 kilometrów, już przeszłam sama. Później z Pałecznicy do Niegardowa. Miałam taką sytuację, że dojechałam do Pałecznicy, no i nie wiem jak do tego dalej, do tego Niegardowa jechać. Bo szczerze mówiąc tak nie znałam tych dróg, nawet nie wpisywałam nawigacji. I widzę, idzie pani odświętnie ubrana. No to mówię tak, aha, to pani pewnie idzie do kościoła. Zatrzymałam się i mówię, czy pani idzie do kościoła? A to było 14 września, czyli święto Podwyższenia Krzyża. I ja mówię, czy pani idzie do kościoła? Tak, a skąd pani wie? Ja mówię, to zapraszam, podwiozę panią. O, dziecko, to dziękuję ci, bo to jeszcze tak daleko. I słuchajcie, no i z panią daleko. No i podjechałyśmy, także przyjechałyśmy do tego Niegardowa, do kościoła. Byłam na mszy świętej i tam zostawiałam samochód i zaczęłam stamtąd iść do... przepraszam, to było do Pałecznicy, a zaczęłam iść właśnie do tego Niegardowa. A samochód zostawiałam w Pałecznicy. I pani się, właśnie tak jak wychodziłam, to pani się mnie pyta, a jak pani wróci po samochód? A ja mówię, a jakoś tam, no może wrócę, to samo pieszo wrócę, te 20 kilometrów.
I wyobraźcie sobie, kiedy doszłam do Niegardowa, do kościoła i siedziałam na schodach, bo czekałam na księdza proboszcza, żeby zdobyć pieczątkę do takiego paszportu, w którym zbierałam te pieczątki. Zadzwonił telefon, zadzwonił mój kuzyn, który jechał do nas do Chrobrza. I on mówi, ja mówię, gdzie jesteś? A on mówi, w Miechowie. Ja mówię, to zjedź tutaj na nawigację, wpisz sobie Niegardów i przyjedź po mnie. I dosłownie za 15 minut był w Niegardowie. Wsiadłam z nim, dojechałam do Pałecznicy, zabrałam swój samochód i przyjechaliśmy do domu. Także takie zbiegi okoliczności to też dawało mi takie przekonanie, że ta moja droga to nie jest tylko turystyka, że ktoś nad tym czuwa. I to sprawiało, że można było całkowicie zaufać, że nigdy się nie martwiłam na przykład, że dojdę gdzieś i gdzie będę spać, bo też tak było, bo nie pokonywałam takich odcinków na przykład tylko jednodniowych, że dochodziłam do któregoś miejsca i później już wracałam samochodem, ale na przykład szłam 3 odcinki i po drodze szukałam gdzieś noclegu. I tak było, kiedy już doszłam do granicy polsko-czeskiej i w czeskim Cieszynie po przejściu na stronę czeską miałam numer telefonu do księdza w parafii, tam posługującej już po stronie czeskiej, który był z Polski. On był z Oświęcimia. Był tam już proboszczem kilkanaście lat. I ja zadzwoniłam i zapytałam się, czy mogę ta miejscowość nazywa się Ropice, czy mogę przejść do Ropic. Do niego na nocleg, czy po prostu przyjmuje pielgrzymów. Ksiądz powiedział tak, zapraszam, czekam. Więc przeszłam już z polskiej strony na czeską i idę do tych Ropic, widzę wieżę kościoła, no to już raźnie idę, chociaż już miałam wtedy, ten odcinek był dosyć długi, koło 30 kilometrów. Jedzie samochód, widzę polską rejestrację, zatrzymuje się, wychodzi pan w takiej kraciastej koszuli, nawet nie miał koloratki i mówi, masz tu klucze, ten duży jest od bramy, otwórz i tam sobie, tam jest pokój, wszystko jest przygotowane, ja jadę do Polski zrobić zakupy. I tyle, i pojechał. I ja z tym kluczem idę. Znalazłam plebanię, otwieram to duże, takie masywne drzwi, wchodzę na tą plebanię. Rzeczywiście są łóżka piętrowe, bo to taki jest jeden pokój właśnie dla pielgrzymów, gdzie mogą nocować. Jest prysznic, więc wszystko sobie tam przeprałam, przygotowałam się, przebrałam się w świeże ubranie. No i wieczorem ksiądz przyjechał, przywiózł cały wielki bagażnik bułek, sera. I mówi, że to na jutro na śniadanie, bo tutaj taka grupa z Polski przyjedzie. No i ja mówię, to może coś księdzu pomogę. Nie, nie trzeba, panie przyjdą, zrobią. I może Marcin puścisz to, żeby to leciało. No i pytam się tylko, o której jest msza święta. O 6 rano. No to ja mówię, że wstanę o 6 rano i później po mszy wyjdę. I o 6 rano idę... I o 6 rano idę do kościoła, siedzę w kościele, słyszę, zaczynają wchodzić ludzie, szmer, potem i tak każdy ten. I w końcu ja się oglądam, a to moja grupa. Słuchajcie, moja krakowska grupa, która mi umknęła, bo już poszli i nie szłam z nimi i nawet nie myślałam, że kiedykolwiek ich spotkam. Nagle się okazało, że oni są doszli, ja więcej miałam czasu, bo oni tam robili raz w miesiącu etap, a ja zrobiłam w ciągu miesiąca kilka etapów, więc po prostu spotkaliśmy się w tych Ropicach. No i to był kolejny znak, że muszę iść z nimi. I już od tego momentu idę z krakowską grupą, nie idę sama, chociaż to nie jest tak, że idzie się tak jak do Częstochowy, na pielgrzymce, że idziemy wszyscy razem, śpiewamy, modlimy się. Nie. Tutaj każdy idzie sam, ze swoimi myślami, ze swoją intencją. Widzimy się na długość wzroku. Czyli ja muszę widzieć plecy przede mną. Jak jest jakiś skręt, to trzeba poczekać na osobę, która jest za nami, żeby widziała, że skręcamy, jeżeli nie ma muszelek. Jeżeli się chce iść razem, porozmawiać, to też tak bywa, że spotykamy się w większą grupkę i idziemy razem. Ale generalnie idzie się samemu, niesie się swoje intencje. Zabiera się z domu kamyczek.
To ten kamyczek to są właśnie te intencje. Bardzo dużo miałam w tym roku intencji, bo każdy, kto się zresztą... Tu miałam też intencje z Chrobrza i z Pełczysk. Ja te wszystkie intencje wasze przez ten cały etap niosłam. Mam nadzieję, że wam było lżej. I tak jest, że po prostu zbiera się te intencje. To nie jest tak, że idzie się i odmawia się różaniec. Oczywiście, że jeżeli chce się ten różaniec odmówić, to się odmawia, ale tak jak powiedziałam, ludzie idą w różnych celach. Idą turystycznie albo idą już właśnie, biorą sobie to za cel. I kiedy ja sobie uświadomiłam, szczerze mówiąc nie wiem, w którym to było momencie. Czy to było już, kiedy zaczęłam iść sama, bo człowiek ma dużo czasu. My jesteśmy zagonieni, my biegniemy bez przerwy, my nie słyszymy własnych myśli. A jeżeli się idzie 30 km samemu, no czy tak na kontakt wzrokowy, ale z nikim się nie rozmawia, to wtedy zaczynamy myśleć. My możemy sobie przemyśleć wszystkie sprawy, możemy wreszcie tak znaleźć czas dla siebie, tak poczuć się, poznać się do głębi, bo nieraz nam się wydaje, że my się znamy, ale to nie tak jest. Mnie się wydawało, że tak, ja jestem rzeczywiście silna, wytrwała, wysportowana i że dam sobie radę. Ale przychodzi taki moment, że opada człowiek z sił i zupełnie siada. I nie ma. Także to też nie można tak myśleć, że człowiek jest taki pyszny i zarozumiały, że jest mądry. I właśnie droga nauczyła mnie dwóch rzeczy. Pierwszą to właśnie pokora, że ja nie jestem najlepsza. Ja pokornie przyjmuję wszystko to, co mi ta droga pokazuje. A druga to cierpliwość. Bo rzeczywiście czasami wydawałoby się, że odcinek się wleczy w nieskończoność. Długo, długo idzie się krok za krokiem. Nie ma żadnych widoków, nie ma żadnych pięknych obiektów do zwiedzania, bo taki był mój cel. I człowiek się zaczyna niecierpliwić. To wtedy właśnie wyciąga się różaniec. Miałam taką sytuację, że to było, bo jeszcze oprócz tego, że idę właśnie tą drogą do Santiago de Compostela, to jeszcze w wolnym czasie przemierzam sobie nasze polskie drogi. I przeszłam, jednego razu przeszłam z Gdańska doszłam do Kartuz, później dalej do Lęborka, to był taki trzydniowa droga. I gdzieś w okolicach Kartuz, kiedy tam siedziałam na dziedzińcu kościoła, gdzie była tylko jedna droga wejściowa, brama do tego, bo to w obrębie klasztoru, nie było innej możliwości, żeby ktoś inną drogą wszedł czy wyszedł. I ja tam siedziałam, czekałam właśnie na pieczątkę do tego paszportu. Przyszła dziewczyna, młoda dziewczyna i mówi, zobaczyła, że właśnie te muszelki, które mamy na plecaku czy powieszone na szyi, więc to mówi, że jesteśmy na drodze świętego Jakuba. I ona mówi tak, słuchaj, jak wyjdziesz z Kartuz, to szlak będzie szedł tak troszeczkę dziwnie. Będzie wyglądało, że idzie przez gospodarstwo. Niech cię to nie zmyli. Idź przez to gospodarstwo i zaraz za płotem pokażą się dalej strzałki. I tyle. I w tym momencie przyjechało dwóch rowerzystów, którzy też byli na tym szlaku. I ja mówię, mówię tutaj, słuchajcie, bo tutaj pani, i wiecie, rozglądam się, a jej nie ma. A mówię, a no to pewnie poszła do kościoła. No i wytłumaczyłam tym chłopakom, żeby tak jak ona mi powiedziała o tej drodze. No i oni pojechali. A ja jeszcze wyszłam do kościoła, bo jeszcze sobie tam właśnie chciałam porobić zdjęcia, zobaczyć. I nie było tej dziewczyny. I ja mówię, anioł jakiś? Znaczy jeszcze wtedy tak nie pomyślałam. Ale mówię, no jakoś tak nie ma. I słuchajcie, wychodzę z tych Kartuz, idę tą drogą. Jest taka piaszczysta ścieżka, że widać ślady. Oczywiście jest ślad rowerów, tak. Jedzie te rowery dwa, które przede mną i zakręt i z powrotem. Czyli oni mnie nie posłuchali. Oni, bo rzeczywiście przed nami było to gospodarstwo, ale ja, ponieważ zaufałam tej dziewczynie, to poszłam tak jak ona powiedziała i zaraz za płotem już były strzałki.
I ja wyszłam na szlak i doszłam i właśnie wtedy sobie pomyślałam, anioł jakiś czy co? Także to też takie jest takie niesamowite. A jeszcze wam powiem taki przykład mojej pychy. Tutaj, niedaleko. Jest taka miejscowość Zielenice, gdzie jest sanktuarium Matki Bożej. No i wyszłam, to już było z Niegardowa, wyszłam dalej na ten dalszy szlak. No i oczywiście idę, mówię, no tak, jestem silna, jestem wspaniała, no super mi się idzie. I nagle bach, przegapiłam jedną muszelkę. I zamiast 6 kilometrów zrobiłam 12. Także później mówię tak, przepraszam Cię Panie Boże za moją pychę, już tak nigdy nie będę sobie myślała. I to takie właśnie, takie chwile, takie sytuacje na tej drodze się zdarzają. W tym roku to już jest kolejny etap mojej drogi, którą, tak jak widzieliście, po skończeniu etapu w Polsce przeszliśmy już dalej właśnie z tą Grupą Krakowską całe Czechy, Austrię, następnie Szwajcarię. Przez Szwajcarię szliśmy dwa etapy, dwa lata. I jeszcze wcześniej były Niemcy. Szwajcaria, przepiękny kraj. Tak jak coś się ogląda z okien autokaru, jak się jedzie, to nie oddaje to, jak idziemy pieszo. Ogrom zabytków, także naprawdę no, wspaniała uczta dla oczu, żeby to wszystko zobaczyć. I wchodzimy do Francji. We Francji okres pandemii przez rok przerwał moją wędrówkę. I po prostu wtedy już nigdzie nie pojechaliśmy, ale już następnego roku zaczęliśmy wędrować przez Francję i po 2 latach, 2 lata zajęło przejście Francji i w tym roku ten właśnie ostatni francuski etap z Tuluzy, bo to jest tak, że w tym miejscu, gdzie skończyliśmy, w zeszłym roku skończyliśmy w Tuluzie, na wysokości Tuluzy, to w tym roku samolotem polecieliśmy do Tuluzy i tam, ponieważ mamy busa, jest bus z Polski, który wiezie nam bagaże. Więc nie jesteśmy takimi pielgrzymami i też może to zdecydowało, że ja dalej idę. Bo pewnie gdybym miała dźwigać cały plecak ze wszystkim na plecach, to by było raczej trudne i nie wiem, czy bym sobie poradziła, czy bym dała radę iść. A dzięki temu właśnie, że mamy busa, który nam wiezie bagaże, no to idziemy tylko z plecaczkiem takim z podręcznym, gdzie niesiemy wodę czy jakąś dodatkową kurtkę, jeżeli pada deszcz. I w ubiegłym roku skończyliśmy na wysokości Tuluzy, w tym roku również zaczęliśmy w tym miejscu, gdzie skończyliśmy, więc ta droga cała, tak jak widzieliście na początku na tej mapie Europy, jest bez żadnych przerw. Tam, gdzie kończymy, tam później następnego roku zaczynamy. Ja już w tej chwili przeszłam 2838 km. Czyli to tak możecie sobie wyobrazić, jakby obejść kontur Polski, który ma tak około 3000, to tak obejść po granicy całą Polskę dookoła, łącznie z linią brzegową. I zostało, kiedy doszliśmy w tym roku, przeszliśmy Pireneje, więc były bardzo duże przewyższenia. Tutaj tak na zdjęciach tego nie widać, ale praktycznie był dzień, że w ciągu dnia weszliśmy tak, jakbyśmy 3 razy weszli na Święty Krzyż i zeszli. Na wysokość 595 metrów, bo tyle ma nasz Święty Krzyż, no to tak 3 razy wejść i zejść. Także te przewyższenia były bardzo, bardzo mocne i do tego jeszcze właśnie ten upał. Upał w tym roku to 38 stopni. A kiedy kolega przyłożył zegarek do asfaltu, to wyszło mu 85 stopni. Także jak w południe padał deszcz, to woda po prostu nie docierała na przykład do asfaltu, bo natychmiast wyparowywała. Także upał był bardzo, bardzo silny. Jestem w tej chwili na trasie francuskiej, bo ona się nazywa, bo każda droga ma różne nazwy. Primitivo to taka ta pierwsza droga, która już jest w Hiszpanii. My w tej chwili dochodzimy do tej właśnie tej drogi Primitivo, ale jeszcze przez Francję szliśmy drogą, którą zbudowali Rzymianie. To przejście, które było przez Pireneje, to było na rzymskiej drodze.
Kościoły, które tam są budowane, są z VIII wieku. W Polsce jeszcze chrzest polski był w 966 roku. Czyli tam myśmy jeszcze w ogóle nawet nie mieli żadnych kościołów, kiedy tam już stawiano katedry i one się zachowały do dnia dzisiejszego. Dużo zniszczyła rewolucja francuska, dużo. Zniszczenia są ogromne i to właśnie widać szczególnie właśnie po katedrach, gdzie rzeźby są pozbawione głów i kościoły są zniszczone. Ale dużo się zachowało i rzeczywiście to jest takie świadectwo tego chrześcijaństwa, że ono trwa. I właśnie w tym roku uderzyła mnie jedna rzecz, bo wydawało nam się, że idziemy do Francji, która już jest zupełnie zlaicyzowana, że kościoły będą pozamykane, że nie ma tam wiernych, ale to nieprawda. Wchodziliśmy do kościołów, które były tak wysprzątane, jakby za chwilę miał się odbywać tam ślub albo jakaś ważna uroczystość. Były świeże kwiaty na ołtarzach, były świece przygotowane do zapalenia. I kiedy pytaliśmy się miejscowych ludzi, to oni powiedzieli, że tu są tylko trzy msze w roku. No i chyba, że ktoś umrze, ponieważ nie ma księdza. Więc tutaj nie jest problem w ludziach, bo ludzie są i ludzie chcą być w kościołach, tylko że coraz mniej jest właśnie księży, którzy są w stanie wszędzie dojechać. Bo nie zawsze, mając na przykład 10 czy 15 kościołów, są w stanie do wszystkich dojechać. Także to jest chyba taki problem. Natomiast właśnie kościoły są pięknie utrzymane i wszystkie były otwarte. Może w tych większych miejscowościach ze względu na uchodźców, chociaż myśmy praktycznie ten etap przeszliśmy 411 kilometrów i ja nie spotkaliśmy, może w większym mieście widziało się ich, ale tam gdzie myszliśmy przez Gaskonię. Gaskonia to jest region, skąd pochodził D'Artagnan. Tam są tereny typowo rolnicze, idzie się właściwie wśród pól, gdzie dominuje uprawa kukurydzy, rzepak to już przekwit, ale kukurydzę, przede wszystkim właśnie kukurydza. I cały czas ciągną się te szlaki właśnie wśród tych pól i wśród tych pól jeszcze znajdują się maleńkie romańskie kościółki. Prześliczne perełki, takie, że jak wchodziło się, czuło się po prostu ten oddech historii. I tak jak mówię, wszystkie kościoły były świetnie utrzymane. Ale powiem wam też z tego roku taką historię, ponieważ w tym roku szedł z nami, bo mówicie, że nie dacie rady, szedł z nami ojciec, misjonarz, który miał 80 lat. Ojciec misjonarz, który po przejściu 30 kilometrów odprawiał mszę świętą i głosił do nas taką homilię, jakby to były rekolekcje. W tym roku to były dla mnie najpiękniejsze rekolekcje życia, bo z każdą homilią, z każdym jego przesłaniem czułam się chyba coraz silniejsza. I stwierdziłam, że no chyba już teraz dam radę. Naprawdę będę się starała, żeby dojść do tego celu. Ale też taką miałam taką sytuację, że pierwsza dotarłam na tą przerwę, kiedy już był tam kościółek. Weszłam do tego kościółka, rozejrzałam się, no nic nie ma, żadnych zabytków, no rewolucja. Wszystko zniszczone, są pięknie wybielone ściany, ale nic nie ma. Nie ma żadnych obrazów, nie ma żadnych rzeźb. No i wróciłam z powrotem, położyłam się na schodach i odpoczywam. Przychodzi ojciec misjonarz, te drzwi rusza za klamkę. Ja mówię, nie, ojcze, te są zamknięte, trzeba wejść tam z boku. A co tam jest? Ja mówię, nie ma nic ciekawego. No i on poszedł. Za chwilę wychodzi, słuchajcie, i mówi do mnie, jak to nie ma nic ciekawego? A tabernakulum, a Pan Jezus to był jedyny kościół, gdzie świeciła się wieczna lampka. Tamte wszystkie kościoły, do których wchodziliśmy, nie było wiecznej lampki, czyli nie było przechowywana hostia w tabernakulum. To był jedyny kościół na całej naszej trasie, gdzie świeciła się wieczna lampka. I to też takie było dla mnie, że znowu nie można się tak, prawda? Trzeba patrzeć nie tylko na to, że my zwiedzamy, ale też trzeba popatrzeć, że
że mieliśmy to szczęście, że mogliśmy być w tym kościele, gdzie rzeczywiście nadal jest Pan Jezus. No i później doszliśmy do Pirenejów. Jesteśmy już na wysokości około 1500 metrów i praktycznie już na tej wysokości idziemy cały czas, czyli już nie było takich przewyższeń góra-dół, kiedy pokonywaliśmy ten obszar Gaskonii i w ogóle tego obszaru południowej Francji, to jest tak jak nasz Beskid Wyspowy, czyli niezbyt wysokie górki, ale ten szlak prowadzi cały czas właśnie tak góra-dół. Kiedy już weszliśmy w obszar Pirenejów, to już poruszaliśmy się tak stopniowo, wchodząc do góry. No, miejscami dochodziliśmy już na wysokość przekraczającą 2000 metrów. Szlak po stronie Pirenejów jest zielony. Jest naprawdę przepiękna, soczysta zieleń, bo to jest od północnej strony te Pireneje. I dopiero w momencie, kiedy doszliśmy do przełęczy Saint-Port, to jest przełęcz, którą właśnie drogę wybudowali Rzymianie, i przeszło się na stronę hiszpańską, na stronę południową, to już była pustynia. To już zupełnie te same góry, ale od strony południowej, więc żadnej roślinności, gdzieniegdzie gdzieś tam w dolinkach jeszcze trochę zieleni, ale tak generalnie wypalone słońcem skały. I też taka historia z tym się wiąże, bo ostatnia miejscowość po stronie francuskiej, miasteczko, które w nazwie jest poświęcone Matce Bożej, Saint-Marie, tam biskup, który to był gdzieś IV, V wiek naszej ery, on tam przebywał w tym miasteczku. Jest przepiękna katedra, wybudowana już w późniejszych wiekach, także taka też romańska. No i ten biskup już za życia słynął ze świętości. Był niezwykle dobrym człowiekiem, wszyscy pragnęli przebywać z nim i nawet kiedy on jeszcze żył, kiedy modlili się do niego o wstawiennictwo, czy po prostu wzbudzali sobie intencje, to wszystkie intencje były wysłuchane. On, każde jego modlitwy były wysłuchane. I kiedy on przeszedł przez Pireneje na drugą stronę, na część hiszpańską, i tam został napadnięty przez Basków, bo ten kraj, tam w ogóle właśnie ta droga była bardzo niebezpieczna, bo przez kraj Basków no to ciężko było się przeprawiać, były napady na ludzi, na podróżujące tam karawany. No i on też zginął tam po tamtej stronie. Ale miejscowa ludność chciała koniecznie, żeby go po prostu, wybudują mu katedry, żeby go pochować po stronie hiszpańskiej. Ale jeden mądry ksiądz powiedział, że to niech zdecyduje o tym przypadek, tak? Nie my decydujmy, tylko gdzie ma być nasz świątobliwy biskup pochowany. I położyli jego ciało na wóz zaprzęgnięty do ślepego osła. I ślepy osioł wybrał oczywiście stronę północną Pirenejów, bo tam była soczysta i zielona trawa. Więc przeszedł z ciałem biskupa na stronę francuską i biskup do dziś, jego ciało spoczywa w katedrze Saint-Marie. Przepiękna katedra romańska, później przebudowana także też w stylu gotyckim. I tam do dzisiaj znajduje się grób biskupa, tam ludzie nadal się modlą. Czy mam czasu? Jeszcze, dobrze. No i teraz tutaj, tak jak powiedziałam, idziemy przez tą Gaskonię. Zaczynają się Pireneje, zaczynają się bardzo wąskie ścieżynki, którymi właśnie tylko chodzą osły czy muły, które transportują tam jakieś towary. I jest okropne błoto. Także w tym roku upał. I to było to były chyba takie dwie rzeczy, które najbardziej doskwierały nam, pielgrzymom. Natomiast szlak francuski, taka miejscowość Lepi, z której wychodziliśmy w zeszłym roku, to jest taki główny kościół, gdzie zaczyna się ta droga francuska. Ten szlak, który jest bardzo dobrze oznakowany. Nie można zginąć, nie można zabłądzić. Co chwilę właśnie są muszelki, co chwilę są słupy takie, może tam już gdzieś pokazało się na tych zdjęciach, na których umieszczona jest odległość w kilometrach.
kiedy już tam zostało mi 1000, to taka była moja uśmiechnięta buzia, kiedy było już 1000 kilometrów tylko do Santiago. A kiedy właśnie doszliśmy do przełęczy Samport, no i na tym słupku jest już 859, no to już praktycznie 2 lata. Mam nadzieję, że się uda dojść. I tu jeszcze wam chciałam pokazać takie legitymacje pielgrzyma, gdzie zbiera się pieczątki z wszystkich miejsc, gdzie się było. Czyli jak zaczęłam w Szczaworyżu, to tutaj mam pieczątki, które są z Polski, i tutaj i Polska, i Czechy. Później tutaj mam dalej, tutaj są już Czechy, jeszcze Niemcy i Szwajcaria. Tutaj jeszcze dalszy ciąg Szwajcarii i Francja. No i ten ostatni, który teraz, to dopiero ta ostatnia część. Tutaj jeszcze taką wklejam sobie, żeby już nie mieć nowych tych, także sobie po prostu dołączam. I tak Państwo, wygląda. Można zapytać? Tak. Ile ta trasa do tego Santiago liczy kilometrów? Ona generalnie wychodzi 3000 kilometrów, 3100, ale gdybyśmy tak chcieli iść tak prosto. Ale czasami jest tak, że jest jakiś przepiękny zapytek. Byliśmy w miejscowości, która nazywa się Cahos we Francji. To było oddalone o 14 kilometrów od naszego szlaku i myśmy po prostu zeszli z tego szlaku, żeby dojść. Cahos znaczy muszla. I w tej, to jest miejscowość, która została wybudowana w skałach, w kotlinie otoczonej ze wszystkich stron górami. Jak się głośno krzyknęło na rynku w Cahos, to echo niosło po całych górach dookoła. Dlatego nazwali ją muszla. I czasami jest tak, że ten szlak po prostu się wydłuża. Że no jakby się tak szło, jak na mapie wytyczone, to by było ponad 3000, ale czasami właśnie dochodzą takie miejscowości. No bo tak jak powiedziałam, nie wszyscy ludzie idą w celach religijnych. Jest bardzo dużo ludzi na szlaku, którzy idą w celach turystycznych. I zwiedzają, więc dochodzą, idąc przez szczere pola, gdzie nie ma zwiedzania, to nikt by nie był zainteresowany tą drogą. Więc ta droga jest tak wytyczona, że dochodzi się do kościoła. To też pokazuje, że ta droga była już od dawien dawna wytyczona, bo to przecież to nie my to wymyśliliśmy, bo droga do Santiago de Compostela, pierwsze wzmianki w Polsce to było na Ostrowie Lednickim, została odnaleziona muszla. Czyli w średniowieczu już z Polski pielgrzymowali do grobu świętego Jakuba. No nie było żadnych środków transportu czy samolotu, żeby tam dolecieli, musieli iść pieszo. I te drogi wybierali takie, żeby były bezpieczne. Bo gdzieś tam w lasach czy gdzieś no to mogli zostać napadnięci przez jakichś tam zbójników, ale też musieli mieć jakiś nocleg i tymi noclegami były kościoły, więc kościoły są budowane w odległości 30 kilometrów, tyle ile da się przejść w ciągu jednego dnia, no wiadomo, że niesie się wszystko na plecach. No bo taki pielgrzym musiał ze sobą wziąć wodę, musiał ze sobą wziąć jedzenie i tak, żeby na to miejsce swojego noclegu dotrzeć jakiś koc. Teraz mamy leciutkie karimaty i lekkie śpiwory, ale kiedyś no podejrzewam, że z takiej owczej wełny koc no to był dosyć ciężki. Także to były tak zaplanowane odcinki, żeby można było przenocować. I tu jeszcze wam chciałam pokazać świętego Jakuba, bo apostołów było 12 i było 2 Jakubów. Dlatego, żeby ich odróżnić, jednego nazywano święty Jakub starszy albo większy, a drugiego święty Jakub mniejszy. Święty Jakub, którego grób znajduje się w Santiago de Compostela, jest świętym Jakubem starszym. On, kiedy zaczęły się prześladowania w Jerozolimie po śmierci Pana Jezusa,
wyjechał z Ziemi Świętej i zaczął nauczać ludzi właśnie w północnej Hiszpanii. Kiedy już myślał, że te prześladowania się skończyły, wrócił do Jerozolimy, ale niestety został schwytany i zamordowany przez ścięcie mieczem. I apostołowie zabrali jego ciało, żeby nie zostało sprofanowane w Ziemi Świętej i zawieźli go po prostu w to miejsce, gdzie on tam nauczał, gdzie przebywał, czyli na terenie północnej Hiszpanii. I z czasem, no bo były wojny, były epidemie, z czasem zupełnie zapomniano o tym miejscu, gdzie jest pochowany święty Jakub. I dopiero król Henryk III, a później król Francji jako Henryk IV, on pochodził z Nawary, też z tych miejscowości tam, z Gaskonii, gdzie my przechodziliśmy, on zainteresował się i zaczął szukać właśnie tego grobu świętego Jakuba. I we śnie pokazało mu się pole pełne gwiazd, że jak zobaczy gwiazdy nad polem, to te gwiazdy wskażą mu drogę, gdzie jest ten grób świętego Jakuba. Dlatego Compostela znaczy pole pełne gwiazd. I kiedy tam pielgrzymi zaczęli poszukiwać, rzeczywiście znaleźli grotę i w tej grocie kości, no to co pozostało już z ciała, i nad tą grotą została wybudowana katedra. Ona zaczęła słynąć z cudów, które tam z modlitw były kierowane. I już w tradycji na zawsze pozostało, że to jest grób świętego Jakuba. A skąd muszle? Ponieważ nie było tak jak teraz. Jak dojdę, to jest takie biuro, gdzie otrzymamy specjalny glejt, taki dyplom, że przeszliśmy drogę świętego Jakuba. Są komputery, będziemy wpisani w komputer, że tą drogę pokonaliśmy. Ale kiedyś nie było tego. I ludzie, żeby po powrocie do swojego kraju powiedzieć, że udowodnić, że byłem, przywozili muszle. Te muszle przegrzebka, takie, które tutaj mam tą muszelkę, to one występują tylko na właśnie tam na tym wybrzeżu Atlantyku, w tym miejscu. I to był taki właśnie ślad, że można było coś stamtąd przywieźć, która nie występuje nigdzie indziej, i to był dowód, że się tą drogę odbyło. Dlatego jeszcze po dojściu do Santiago, nie wszyscy od razu kończą ten etap. Jeszcze 3 dni jest dojście do tak zwanej Finistery, czyli dojście do brzegu oceanu, zobaczenie Atlantyku, i to jest ten moment, ja nie wiem, ja sobie nie wyobrażam, ja chyba będę płakać, że wtedy człowiek się czuje właśnie szczęśliwy, oczyszczony, że wszystkie troski, wszystkie zmartwienia, te wszystkie intencje, bo to tak się wydaje, ale jak ktoś komuś poleci jakąś swoją intencję, która dla niego jest trudna, to powiem wam, że naprawdę bardzo, bardzo trudno się idzie. To czuć, że ta, ale to też chcemy być wiarygodni, tak? Chcemy tą intencję powierzoną donieść. Chociaż w tym roku moje kroki były tak niesamowicie lekkie, że aż sama się dziwię. A to dlatego, że przyjechała siostra mojego męża. Ona jest w zakonie Matki Teresy z Kalkuty. Taki habit, siostry mają takie białe sari, tak jak Matka Teresa, i ona przyjechała do Polski, ponieważ siostry mają tylko urlop 1 miesiąc w ciągu 10 lat. Czyli po 10 latach mogą przyjechać do swojego rodzinnego miasta na miesiąc odpoczynku i później znowuż 10 lat czekamy na jej przyjazd. Tak, i w tym roku właśnie akurat dokładnie 15 czerwca, więc też taki niesamowity zbieg okoliczności, bo moja córka wychodziła za mąż 15 czerwca, że ciocia jej, a moja szwagierka przyjechała do Polski i była tutaj przez miesiąc. Ja z nią byłam krótko, bo zaraz później właśnie wyruszałam na Camino. Ale ja ją w tym roku poprosiłam o modlitwę, żeby pomodliła się za mnie, żebym ja dała radę iść. I naprawdę szło mi się niesamowicie lekko. Nie czułam w ogóle żadnego zmęczenia, żadnego bólu. Także czułam, że ta jej modlitwa
jest wysłuchana i ja też dlatego udało mi się wszystkie intencje, które mnie zostały powierzone, również donieść. To tak pokrótce. Tylko podziwiać. Tylko tutaj, jeżeli popatrzymy na figurę świętego Jakuba, ponieważ wszyscy święci, oni nie są zazwyczaj podpisani w kościołach. My jak wchodzimy do kościoła, obserwujemy postacie i poznajemy po atrybutach. Na pewno wiemy, że święty Piotr będzie miał klucze, że święty Paweł będzie z mieczem, że święta Katarzyna będzie z kołem, ponieważ koło było przyczyną jej męczeńskiej śmierci. Święty Wawrzyniec będzie z takim rusztem, z taką kratą. I wtedy wiemy, że to jest święty Wawrzyniec. Święty Jan Nepomucen, taka figura, która jest też w Chrobrzu, ona zawsze jest przy przeprawach, przy mostach, jest ubrany w komrze i w sutannę. Święty trzyma krzyż, a nad głową ma 5 gwiazd. I to wiemy, że to jest święty Jan Nepomucen, bo święty Jan Nepomucen został utopiony w Ołtawie. To był czeski święty, który król chciał od niego wyciągnąć tajemnicę spowiedzi królowej, bo że królowa, że zdradza króla i król poddał go torturom, o których on nie wyjawił tej tajemnicy, no i został utopiony w Ołtawie. Wpadając do tej rzeki pokazało się 5 gwiazd, dlatego te 5 gwiazd jest umieszczane w aureoli świętego. A święty Jakub, jego atrybutem jest muszla, którą ma na płaszczu, na kapeluszu pielgrzymim, laska pielgrzymia i tykwa. To są atrybuty świętego Jakuba. Jak będziemy w kościele w Probołowicach, to na obrazie tam świętego Jakuba zobaczymy właśnie te atrybuty świętego Jakuba i od razu poznamy, że to jest święty Jakub. I jeszcze jest też pomnik. Wchodzi ze schodów prosto na. Tak. Tak, tak. Także to są właśnie takie, żeby ludzie mogli rozpoznać świętych. To cóż, panie, dziękujemy bardzo. No i podziwiamy. Naprawdę. A jednocześnie troszkę zazdrościmy tych przegródki. Trzeba być wytrwałym, żeby to wszystko przetrwać. Tu też tak właśnie tą muszlę świętego w Pełczyskach, przy kościele też jest na Subie. Panie mogą kojarzyć najbliżej. Jest zawsze odpust w Probołowicach tak. Na świętego Jakuba. Na świętego Jakuba, tak. Świętego Krzysztofa i świętego Jakuba, bo to akurat dwa święta razem. Ale przeważnie się mówi świętego Jakuba. Tak. Jak się jedzie, wyjeżdża się ze Złotej już skręcając na Pełczyska, też jest słup, taki betonowy słupek i tam też jest muszla. Tak. I tam jest właśnie taka muszelka. Czy taka też. I ja chodziłam z młodzieżą przez 5 lat tą drogą. Z Wiślicy do Probołowic przez Pełczyska i myśmy odnawiali ten szlak. Ja jeszcze wam powiem, była taka sytuacja, ponieważ jestem opiekunem tego szlaku, no i mój numer telefonu jest w internecie. Ludzie, którzy idą z Polski, z różnych krajów, jeżeli coś im potrzeba, dzwonią do mnie. I miałam taką sytuację, że zadzwoniła Amerykanka z Ohio, że doszła do Probołowic i szukała noclegu. No, znalazła w internecie mój numer telefonu i pyta się, czy mogę jej poradzić, gdzie tutaj przenocować. No nie ma w tej chwili ani w Pełczyskach, ani w Probołowicach agroturystyki. Więc powiedziałam, niech poczeka 20 minut i przyjadę po nią. Przyjechałam po nią, zabrałam ją do Chrobrza, przenocowałam ją w domu i rano, o 6 rano zawiozłam ją z powrotem dalej na szlak i ona dalej poszła. Także i do dziś z nią koresponduję, do dziś ona do mnie pisze, doszła już do Santiago. Także teraz będzie szła do Rzymu. Także to jest po prostu, no nie wiem jak to, każdy wiadomo, no jeżeli ktoś nie ma siły, no to nie pójdzie, no bo to przecież nie przeskoczymy tego fizycznie. Ale ja zachęcam szczególnie właśnie młodych i mam nadzieję, że spośród tych moich uczniów, z którymi chodziłam, że jakąś tam cząstkę w nich zaszczepiłam tego, że nie wszędzie samochodem, ale też można coś siebie dać i iść pieszo.
im jest trudniej jak nam, tym młodym. Tak, dokładnie. W sobotę idę na Święty Krzyż, też na ten rajd pielgrzymkowy taki, co jest co roku. I w tym roku wybraliśmy tą najdłuższą trasę, 16 km, czyli ze Świętej Katarzyny na Łysicę, później do Kakonina i dopiero na Święty Krzyż. No i nie było chętnych. Jest na wycieczce. Tak, tak. Lepiej na wycieczce, lepiej wszędzie dojechać autokarem, po co się męczyć. Także no tutaj rzeczywiście, no znaczy no, będzie około 40 harcerzy idzie. Także też nie mogę powiedzieć o wszystkich, że wszyscy są tacy, ale trudno, trudno jest. Powiem wam jeszcze jedną rzecz, ponieważ mieliśmy jeden dzień wolnego, miało być dwa dni, no ale jednak nie zawsze tam ta ilość tych kilometrów zamierzonych pokryła się z tym, co szliśmy. Były także odcinki, że po prostu nie daliśmy rady dojść i to nam przedłużyło się o jeden dzień tę naszą trasę. I zamiast dwa dni w Lourdes, bo w tym roku zakończyliśmy naszą pielgrzymkę w Lourdes, no to byliśmy tylko jeden dzień. Nocowaliśmy w miasteczku harcerskim, takim miasteczko młodych nazywa się w Lourdes, gdzie były obozy i podobozy harcerzy, skautów, wszystkich organizacji harcerskich, bo we Francji to jest tak, że tamtych organizacji harcerskich jest kilkanaście. U nas w Polsce są tylko dwie, no może trzy, ZHP, ZHR i Skauci Europy, a tam jest tych organizacji znacznie, znacznie więcej. No i wyobraźcie sobie, 2500 młodzieży w tych podobozach, zbliża się godzina 20, kiedy wychodzimy już na tą procesję światła i wszyscy wstają w pełnym umundurowaniu, z proporcami, ustawieni, idą na plac w Lourdes na procesję światła. Także to było ogromnie budujące, bo ja jestem komendantką chówca i mam też drużyny harcerskie tutaj, też prowadzę, sama prowadzę drużynę harcerską i wiem, ile wysiłku kosztuje zorganizowanie grupy do wyjścia do kościoła. Bo to boli, zaraz boli brzuch, bo to zaraz coś. A tam, no, słuchajcie, no 2500 osób i wszyscy wiedzą, po co tam są. Idą i to uczestniczą w tej procesji nie tylko biernie, bo oni roznosili wodę, pomagali ludziom, którzy gdzieś tam potrzebowali tej pomocy, czy usiąść, czy gdzieś podprowadzić. Także widać było, że po prostu ogromna siła i to takie jest budujące, że to nie jest tak do końca, że ta młodzież już taka zupełnie jest do niczego, także to napawa nadzieją, że jest, będzie lepiej, tak. Może takie pytanie bardzo przyziemne by się wydawało, raczej organizacyjne. Po pierwsze, jak można dołączyć do tej grupy pielgrzymującej? Gdzie można znaleźć te szlaki? Jak to jest zorganizowane? Bo większość z nas to martwi się o tym, gdzie będzie spać, co będzie jeść. Tutaj dowiedzieliśmy się, że jest grupa krakowska, która już tam pewne rzeczy zabezpiecza. Czy to wszystko jest robione tylko tam, gdzie dojdę, to może jakoś mi się poszczęści. Jak się nie poszczęści, to co? Co w sytuacji, no powiedzmy, zabezpieczeń medycznych i tak dalej? Jak rodzice, którzy by chcieli na przykład młodego człowieka tam wyrazić zgodę, czy też nie, na uczestnictwo, jak mogą na tą stronę techniczną patrzeć? I drugie pytanie moje jest już o samoponidzie. Skąd tutaj szlak Świętego Jakuba? Kto go zorganizował? Jak można to odnaleźć? Jak można, no wiemy już w tej chwili, że po tych muszlach, ale gdzie początek, gdzie koniec i co dalej, tak? Tak, odpowiadając na pierwsze pytanie, nie ma czegoś takiego jak grupa zorganizowana. Grupa się organizuje sama, może to być kilka osób, pasjonatów, i ta grupa sobie zabezpiecza, czyli na przykład dzwoniąc po gospodarstwach agroturystycznych albo po plebaniach najczęściej o nocleg, jeżeli to chodzi o teren Polski. Nie ma żadnego problemu. Jest dużo gospodarstw agroturystycznych, gdzie właśnie ludzie chętnie przyjmują. Czasami się płaci. Trzeba być przygotowanym na to, że się płaci. Ale wyobraźcie sobie, że w tych miejscach, w których ja szłam, a tak jak mówię, przeszłam tam na północy Polski i tutaj od nas z Ponidzia aż do Cieszyna, tam do tych Ropic, to
Ja nigdzie nie płaciłam. Ja wchodziłam na plebanie, pytałam się księdza, czy można przenocować, czy dzwoniłam wcześniej, bo dzwoniłam wcześniej, żeby się upewnić, żeby tak nie iść w ciemno i nigdy nie trzeba było, znaczy jak ktoś chciał tam dobrowolnie złożyć jakąś ofiarę, to tak, ale nie było cennika, że trzeba zapłacić. Tak jest u nas w Wiślicy. Tam w Wiślicy są przygotowane w tej chwili 4 miejsca noclegowe. Jest wybudowany taki wyremontowany budynek, gdzie właśnie nocują pielgrzymi. Bo Camino nie jest grupowe. To nie jest tak, że idzie się dużą grupą. Camino idzie się samemu. Albo w kilka osób. Tak jak my z tą grupą krakowską, gdzie tutaj oni już oddolnie to organizują, no to jest większa grupa. Ale generalnie przez Polskę i dalej do Santiago idą pojedyncze osoby. Może we dwie, no bo jest raźniej. Także tutaj, czy ze strony medycznej, czy właśnie tej opieki, no bo nie bierze się dziecka pod opiekę, bo to nie jest wycieczka, gdzie się coś organizuje. No pewnie, że można zorganizować taką wycieczkę i wtedy tak jak całą tą procedurę obozu wędrownego, którą również organizuje, trzeba wcześniej przygotować, czyli całą logistykę, gdzie będziemy spać, podzwonić tam, czy jak dojechać, czy gdzie znajdują się punkty medyczne, czy mamy też pielęgniarkę czy ratownika ze sobą i to wtedy jest jako grupa zorganizowana. A generalnie idąc na Camino idziemy sami ze sobą. To jest droga, którą człowiek wybiera, żeby poznać siebie, żeby poznać drogę, ale poznać też siebie. A drugie pytanie, skąd tutaj na naszym terenie? Henryk Sandomierski, który założył w niedalekiej nas Zagości kościół i wybudował kościół i założył tam szpital. I w tym szpitalu osadził Joanitów. Tam był zakon, który przejął, można powiedzieć, no, tradycję po templariuszach, którzy zostali doszczętnie zgładzeni przez Filipa Pięknego i później jego następców. Ich dobra przejęli Joanici, którzy dalej prowadzili te zakony. Bo templariusze to był zakon, który powstał do ochrony pielgrzymujących do Jerozolimy. Kiedy Henryk Sandomierski ufundował kościół w Zagości i osadził Joanitów, to w jego głowie też zaświtał pomysł, żeby iść do Jerozolimy. I Henryk Sandomierski odbył taką drogę do Jerozolimy, też fundując po drodze różne tam, czy dając datki na różne kościoły czy opactwa. I wtedy rozpoczął się właśnie taki, najpierw właśnie wędrowano do Jerozolimy, do grobu Pana Jezusa, a później następnie, kiedy już rozpropagowano, kiedy został odnaleziony grób świętego Jakuba, to również to był taki impuls do wędrówek, tak jak wędrowali też do Rzymu, czyli do takich znaczących miejsc świętych. No teraz wszędzie dojedziemy, czy do Lourdes, czy do Fatimy, czy do Częstochowy, to też dojedziemy samochodem, ale kiedyś to się szło pieszo. I to, że ten szlak właśnie tutaj jest na naszych ziemiach, który został odtworzony przez wspomnianego przeze mnie pana Franciszka Mroza, to na podstawie badań archeologicznych, gdzie na przykład pojawiły się muszle, przegrzebki, czy na przykład po nazwach kościołów. Ponieważ kościoły pod wezwaniem świętego Jakuba świadczyły o tym, że były to kościoły stacyjne. I kościoły świętego Jakuba w Polsce są w odległościach do przejścia w ciągu jednego dnia. Czyli jak mamy kościół świętego Jakuba, to szukamy w obrębie tego kościoła w promieniu 30 km, szukamy drugiego kościoła świętego Jakuba. I już możemy sobie, no niejednokrotnie tam już te kościoły nie istnieją, bo może kiedyś istniał, ale później były wojny i został zburzony, ale było tak, że w promieniu tego dojścia w ciągu dnia był następny kościół świętego Jakuba. I w ten sposób można utworzyć taką sieć i domniemywać, że tak właśnie przebiegał szlak świętego Jakuba. Także dziękuję wam bardzo. Jak będę w przyszłym roku wychodzić, to też poproszę was, jak macie też do zaniesienia jakieś intencje, to ja z chęcią wasze intencje również zaniosę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za poprzedniego roku. Bardzo się cieszymy.
dziękuję bardzo. Dziękuję.